Ja chcę dzisiaj powiedzieć o kilku sprawach. Dotyczących miłości własnej. Chcę mówić o tym, żeby się zakochać w sobie. Zakochać się w sobie. Dlaczego się zakochać w sobie? By pokochać innych. W ogóle nie ma możliwości pokochania innych, jak się nie pokocha siebie. To jest wymysł, nie wiem czego, religii, humanizmu, czego tamkolwiek, nie wiem. Wiecie, jest wiele, ja tutaj mówiłem wam ostatnio o tym, jak ludzie przyjmują tylko to, co rozumieją i nie interesuje ich zgłębienie w ogóle tematu dalej. I to jest tragedia obecnych czasów. Do czego doprowadziło do tego, że ludzie nie robią składni logicznych? Nie wiem dlaczego. To jest w ogóle, dla mnie to jest, kurczę, jedna z najgorszych rzeczy, jaka może być. Uważam, że to jest jeden z największych sukcesów szatana. O. Że ludzie nie robią składni logicznej. Mamy słowo, mamy prawdy Boże. I mówię o wierzących ludziach. I na przykład ludzie są w stanie mówić, że się kogoś kocha, jednocześnie, że mu się nie ufa. To jest dla mnie mistrzostwo świata. Kocham ją. Kocham go. Ufasz mu, ufasz jej, nie. Albo na przykład w 50% ufam. Ja mówię, w 50%? No w 50%? No jak można w 50% być w ciąży? No jak można w ogóle w 50%? Jak to jest możliwe wszystko? Rozumiesz? No i kocham, ale nie ufam. Albo twierdzą, że ufają komuś, no nie? A jednocześnie wypierając inne elementy miłości. To jest niesamowite. Zresztą ja zawsze twierdzę, że wierzący jest do wszystkiego zdolny. On mu potrafił wierzyć w takie rzeczy, że szok. I też ludzie wierzą w to, że można kochać innych, a nie kochać siebie jednocześnie. Bo ja się poświęcam, bo ja kładę życie dla drugiego człowieka. Kładzenie życia dla drugiego człowieka to nie jest informacja, że jest to miłość. Rozumiecie to? To nie jest to. Bo życie, to nie jest, że życie kładę dla drugiego człowieka. Jest masa ludzi, która robi różne rzeczy dla innych ludzi. I robią to tak, z tak różnych pobudek, że szok. Jest masa różnych pobudek, dlaczego co się robi. Ale na pewno kładzenie życia dla kogoś, to nie jest dowód miłości, bo to jeszcze zależy tak. Dla kogo ty kładziesz życie? No przepraszam bardzo, ile ludzi położyło życie dla Hitlera? Człowieku. Zafiksowani byli na nim, zabijać się dawali, a ze Stalina? Kurczę. I teraz mówię, bo kładę życie za tego. A dlaczego? Za ile idei fałszywych zostało życie położone ludzkie? Ludzie wierzyli w fałszywe idee i kładli życie. Kurczę, rozstrzelać się dali, kurczę, swoją piersią zasłaniali innych, tak samo zwiedzionych jak oni. Dlaczego tak jest? Bo oni nie mieli miłości własnej, oni nie przeżywali miłości własnej. Miłość własna jest wejściem do miłości zewnętrznej. My musimy składać logicznie wszystko. Nie można kochać drugiego człowieka, nie kochając siebie. A nie można siebie kochać troszkę. Troszkę cię kocham. Wiesz, o co chodzi? Troszkę. To się nie dzieli. Tak samo jak wiara się nie dzieli. Trochę wierzę. Trochę wierzę. Albo wierzę w to i w tamto nie wierzę. No nie, no nie wierzysz w Boga. No i weź to, wypowiedz. Wypowiedz, no nie wierzę w Boga. Idę pokutować. Prawda? Nie wierzę w to, co Bóg powiedział, więc nie wierzę w Boga. Bo nie wierzę Bożemu Słowu, to w Boga nie wierzę. W co ja tam wierzę? Nie wiem w co. Zakochać się oznacza poczuć miłość. Ja mówię poczuć celowo, bo jest to związane z zaangażowaniem systemu emocjonalnego. To w ogóle jest nieprawda, że można siebie kochać, że tak powiem, przez wiarę. To jest w ogóle kolejna zmora wielu chrześcijan. Na przykład oni kocham przez wiarę. Ale jest napisane w mojej Biblii, że te trzy są obecnie. Wiara, nadzieja, miłość. Nie wiem, czy to zauważyliście. Że
Tam nie ma czegoś takiego, bo są trzy elementy, wiara, nadzieja, miłość i te trzy elementy, każdy z nich odnosi się do pewnego rodzaju dziedziny i te dziedziny na siebie nie zachodzą. Nie wierzymy przez miłość, nie kochamy przez wiarę. Nie kocha się przez wiarę. Jak to przez wiarę? Wiara jest pewnością tego, czego nie widać, ale miłość taka nie jest. Miłość nie jest niewidzialna. W ogóle nie wolno miłości z wiarą pomylić. Miłość widać i czuć. Jak tego nie ma, to nie jest miłość. To nie wiem, coś jest. Ja nie wiem, jakie są substytuty miłości, bo tego jest, kurczę, pełno. Jest pełno substytutów miłości, kurczę. Co który się jakiś obudzi człowieku, wygląda jak seller człowieku, rozumiesz, i on twierdzi, że on coś wie o miłości. I potem to piszą, grają, mówią, rozumiesz, o co chodzi. I tym jest przepełnione całe społeczeństwo, bo jakiś tam powstał, ktoś tam powstał. Wtedy, teraz, kiedyś. I on śmie się wypowiadać w ogóle i takie ględzi, kurcze rzeczy różne, rozumiesz? Zakochać się w sobie, to poczuć miłość do siebie. W ogóle wiecie, że emocje są ostatnim elementem. Ostatni element to jest emocje. To jest wszystko ułożone w ten sposób, że najpierw powstaje jakiś tok myślowy. Zawsze. Myśl jest pierwsza. Myśl jest pierwsza. I teraz o dziwo, bo tutaj jest cholerne pomieszanie w tym. O dziwo, emocje nie są drugie. Druga to jest wola, akt decyzji. Czyli decydujemy o tym, co uznaliśmy za słuszne w swoich myślach. Oczywiście większość ludzi w ogóle emocje na pierwszym miejscu mają. Te emocje są pierwsze. No emocje nie mogą być pierwsze, bo emocje to jest rzecz, która jest ściśle związana z myślą. A co ciekawe, poddana zarządowi. Bo my nie możemy czuć, jak chcemy. Bo ja czuję, jak chcę. Ja mówię, bo jesteś głupi. Dlatego czujesz, jak chcesz. Bo to twoje, jak chcesz, jest nieadekwatne do sytuacji. Rozumiecie? Nieadekwatne. Ja bardzo często rozmawiam z ludźmi o nieadekwatności ich emocji, które w ogóle mają. Na przykład ktoś, kto powinien się wkurzyć na kogoś, daję ci taki przykład. On się nie wkurza, bo ja jemu czy tam jej wybaczyłem. Ja mówię, ale co to mi obchodzi, wkurzyłeś się? Nie. Ja mówię, dlaczego? No Jezus by się wkurzył. No jak ty wybaczyłeś? Co to znaczy wybaczyłeś? Wiecie, że nie można komuś wybaczyć, jak się go nie osądzi wcześniej? To jest niemożliwe. Sąd jest pierwszy. Co to jest wybaczenie? To jest ułaskawienie kogoś. Żeby kogoś ułaskawić, trzeba go sprawiedliwie skazać. To proste. Jak można? Wybaczyłem mu. To jest w ogóle właśnie, ja zawsze mówię, co tam, amfetaminę bierzesz? Masz, kurcze, wycięte emocje? Wycięty jesteś? Jak ty wybaczyłeś? To w ogóle, a przeżyłeś gniew? Przeżyłeś? Nie przeżyłem. Pan mnie uwolnił. Pan nie uwalnia z takich rzeczy. Nie wiem, czy rozumiesz. Pan nie uwalnia. Pan cię bierze i mówi, słuchaj, trzeba to poukładać wszystko. Zobacz, tutaj jest 300, kurcze, klocków i trzeba te klocki powkładać prawidłowo. Teraz dawaj, będziemy razem te puzzle układać, żeś miał ułożone to wszystko w głowie, a nie, że cię pan uwalnia. Jakieś też byłem w tym miejscu, że tam uważałem, że pan uwalnia i się zablokowałem w ogóle totalnie. Ja i tak byłem zablokowany. Emocjonalnie to mnie doblokowało do końca. Rozumiecie? Byłem zablokowany przez życie, się nawróciłem, religia mnie doblokowała, śrubę dokręciła, dziękuję uprzejmie. Ja potem chodziłem jakiś kurczę robot, rozumiesz? I mówiłem, to jest świętość. To nie była świętość, tylko była choroba psychiczna w poważnym zaawansowaniu. Mutyzm. Rozumiesz? Poczuć miłość do siebie. A żeby poczuć miłość do siebie, to trzeba najpierw ułożyć sobie to w głowie, czyli że to jest słuszne, dwa, zdecydować o tym, że w to wchodzę mimo wszystko. Wbrew wszystkiemu miłość do siebie jest ryzykowna. Kochanie siebie jest ryzykowne. Ryzykowne.
Czemu też jest ryzykowne? Jednym z powodów, że jest to ryzykowne, to jest to, że grzech człowieka doprowadził do tego, że powstało jego ego, prawda? Czyli mamy martwego ducha, podporządkowaną mu duszę, taki człowiek się rodzi i tutaj następuje wypaczona miłość własna. Czyli ten człowiek patrzy na koniec własnego nosa i uważa, że w ogóle nic więcej nie ma. I teraz spotyka się dopiero z Jezusem, rodzi się na nowo, jego ego umiera, zaczyna żyć w nim święty duch, bo się jednoczy z jego duchem, tak? I powstaje nowy człowiek. Nowe ego, tak byśmy mogli powiedzieć. Nowe powstało, stare umarło. Ale do tej pory to ego było pobudzane przez miłość własną. Teraz ludzie się boją. Nawrócił się do Jezusa, mówi nie. Ja nie mogę siebie kochać. Tak se to tłumaczy. Bo to jest egoistyczne. Ale ty nie masz ego. Nie masz. Nie masz też powrotów ego. Bo to, co umarło, to umarło. Żyje już nie ego. Tak jest napisane, ale żyje we mnie Chrystus. Nowe ego mam. Więc jedni sobie tłumaczą, bo to mnie doprowadzi do egocentrycznych zachowań, a inni, oni znowu boją się zakochiwać w sobie, kochać siebie, ponieważ oni przeszli traumatyczne przeżycia w życiu. Rozumiesz? Oni się boją tej miłości własnej. Boją się puścić gardę. Mają jedną gardę, drugą, trzecią, czwartą. Weź tak, wiesz co, weź se zrób prorocze doświadczenie w domu. Pochodź sobie tak, kurczę, godzinę. Tak. Pochodź sobie. Rozumiesz? I wyobraź sobie teraz, że chodzisz tak 20 lat. Albo 30 lat. O. To jest ciężkie, ciężkie. I siebie się spycha na margines, bo to strach. Czemu? Wiecie, że w ogóle potrzeba zaufać, trzeba ufać. No teraz jak ja sobie zaufam, jak ja jestem taki, jaki jestem. Ja przeżyłem to, co przeżyłem. Ale ty jesteś skazany na to, żeby siebie pokochać. Nie pokochasz się, masz przesranę. Rozumiesz, o co chodzi? Bo nie dasz rady wejść w miłosną interakcję z drugim człowiekiem. Żebyś nie wiem, co zrobił. Coś tam wydłubiesz, jakiś substytut w ogóle wprowadzisz, ale to nie będzie miłość do tego człowieka. Nawet jest napisane w ogóle w ten hymn o miłości, to jest piękna sprawa, mówi, choćby ktoś oddał ciało na spalenie, a miłości by nie miał. Czyli jest możliwość poświęcenia się maksymalnego, a to nie będzie miłość, no. Bo trzeba Biblię poczytać, wziąć, aha. To nawet, żebym się spalił tutaj dla tych ludzi, tak? To niekoniecznie jest miłosne. Czemu? Bo ja nie prezentuję miłości własnej. Miłości własnej. To się tak gładzi po ręce, to tak sobie robi czasem. Proszę, ręka do góry. Brawo, są odważni ludzie, się gładzą. Trzeba się gładź. Co? Może by po nodze, po głowie, takie mizianie tu po czole. O brodzie też. Dlaczego to się robi? Bo ludzie to w ukryciu robią. Dlaczego ty się miziasz? Czemu ty to w ukryciu robisz? A to jest normalna reakcja. Wiesz, dlaczego to jest normalna reakcja? Bo ty masz to wmontowane w system genetyczny. To cię Bóg tak skonstruował. Ty jesteś powołany, żeby siebie kochać. Najpierw. Po brodzie, po uchu, gdzieś tam. Nieistotne, generalnie. Jak się szuka, żeby ktoś, to się siebie nie kocha. Bo się szuka, żeby ktoś mnie to zrobił. No i bardzo właśnie dobrze. No bo nauka wie, co to jest. Bo nauka to wie. Wie, że ten człowiek nie będzie w stanie odgrywać prawidłowo ról, prawidłowo w ogóle śpiewać, deklamować, robić czegokolwiek, jeżeli ten człowiek nie będzie siebie kochał. Rozumiecie? Co to znaczy poczuć miłość do siebie? Wielu o to pyta. To znaczy
bardzo się lubić i podziwiać. Ja ci to uproszczę. Bo ludzie pytają, a co to jest kochać siebie? Jak ja mam to zdefiniować? Bo to jest ulotne. To jest bardzo się lubię i podziwiam. Okej? Bardzo się lubię i podziwiam. Ja od wielu lat żyję wśród ludzi i obserwuję ich. Jestem absolutnie przekonany, że nie można kochać prawidłowo kogoś, nie można kogoś, jeżeli kogoś prawidłowo kochać, jeżeli siebie nie lubimy, tak, i nie podziwiamy. Wiecie, ja pomagam ludziom w różnych sprawach ich dusz i ja wiem, czym jest narcyzm. Narcyzm, tak, to jest przeinterpretowana miłość własna, przeżywanie przeinterpretowanej miłości własnej, bo to jest rzeczywiście patologiczne. I tutaj człowiek mówi, ja jestem. I on stawia siebie jako punkt wyjścia do każdej sytuacji, ale to nie o tym tu mowa. Wiecie, czym jest zdrowy podziw? To jest racjonalna ocena swojej wartości. A kto racjonalnie nas ocenia? Jest ktoś taki, kto nas racjonalnie ocenia. To jest Bóg. Chcesz się dowiedzieć czegoś o sobie, to się dowiedz, jakie zdanie ma na twój temat Bóg. Następnie sobie to wypisz. A rozumiesz mnie? Jakie zdanie ma Bóg na twój temat? Ja nieraz to powtarzam. Ja o sobie się najwięcej z Biblii dowiedziałem. Najwięcej z Biblii. Nie z mojego doświadczenia. Nie z opinii ludzkiej. Wiecie, na świeckich terapiach to się robi codziennie wieczorem takie spotkanie i tutaj się robi w ogóle informacje zwrotne. Co myślicie o zachowaniu Krzysia, Rysia, Zosi? Co wy myślicie? A gówno mnie to obchodzi. Bo teraz Krysia, Rysio, Zosia, oni w ciągu dnia skonfliktowali się z Jasiem, z Basią, dobrze zrobili Heniowi, rozumiesz, o co chodzi? I przecież tam wieczorem to wszystko jest mówione. Henio mówi, jest tak. Basia mówi, nie jest dobrze. Przecież opinie są... W ogóle opinie, żeby wyłapać obiektywną, to naprawdę potrzeba, żeby osoba opiniująca chodziła głęboko w Duchu Świętym. No. Albo naprawdę była, bo powiedzmy o świecie mówiąc, była bardzo, bardzo, bardzo taką światłą osobą, totalnie pozbawioną jakiejkolwiek niechęci, tak? Czy też załatwiania własnego interesu z człowiekiem, którego się ocenia. To nie jest proste. To jest w ogóle trudna sprawa. Najważniejsze, co mówi o tobie Bóg. Bóg. I teraz na tym ja bazuję podziw do siebie. Ja na tym sobie to rozbudowuję. Większość Bożych ludzi stwierdzi, że oni kochają siebie, ale gdyby zechcieli przyjrzeć się temu dokładniej, to zmienią zdanie. Znaczy powinni zmienić zdanie, bo ja nie lubię siebie. Czemu ty? Po czym ja poznaję, że ktoś nie lubi siebie? Ludzie non stop coś do siebie mają. Tego jeszcze nie zrobiłem, tego jeszcze nie osiągnąłem, tamtego. Zapytasz chrześcijanina, człowieka, on ci zaraz wyjaśni, ile rzeczy nie ma, ile rzeczy nie zrobił, ile rzeczy nie osiągnął. Ile rzeczy on nie zrobił jeszcze. Tak się z nim rozmawia. W ogóle to trzeba naprawdę bardzo dużo samozaparcia, żeby być w bliskich relacjach z chrześcijanami. No tak, bo weź tego wysłuchuj teraz. Że cały czas się dowiadujesz od człowieka, jakie on ma braki, ile tam brakuje w małżeństwie, w pieniądzach, w służbie. Rozumiesz, o co chodzi? Nawet to, że człowiek sprawia wrażenie, że kocha siebie przez eksponowanie, manifestowanie swoich walorów, nie oznacza, że jest tak w realu, że to jest miłość. Bo można być, tak jak powiedziałem, narcyzem, ale to nie oznacza, że człowiek się kocha. Wiesz, że narcyz siebie nie kocha. Narcyz siebie nie kocha. Wiesz, co zrobił narcyz? Narcyz wyparł siebie
i kocha wyimaginowany wizerunek siebie. To jest narcyz. To nieprawda, że narcyzi kochają siebie. Oni chodzą, puszą się, rozumiesz, jak pawie, ale on nie kocha siebie, bo on siebie wyparł. On tak siebie nie lubi, że stworzył sobie alter ego. A że jest najczęściej, bo najczęściej narcyz to jest też aktor, to jest najczęściej, on ma zdolności aktorskie. Żeby być dobrym narcyzem, to trzeba być dobrym aktorem, bo to trzeba zagrać przed samym sobą rolę i samemu sobie klaskać. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest grube. To nie każdy umie to zrobić. Dlatego narcyzów jest relatywnie mało na świecie. Tych z depresją jest potąd. Ludzi zdepresjonowanych jest potąd, bo to o wiele łatwiej, proszę ciebie, się utopić we własnym smutku, niż wyprzeć ten smutek, tak? Wprowadzić, proszę ciebie, obraz, tak? I pokochać ten obraz, pokochać w cudzysłowie. Mało jest narcyzów, to się rzadko zdarza, wiesz, nie? I prawdę powiedziawszy, jak się ma do czynienia z narcyzmem, w ogóle wiecie, tak już zupełnie na marginesie, że efekty terapeutyczne, jeżeli chodzi o narcyzów, są najmniejsze na świecie. Najtrudniej narcyza wyprowadzić z narcyzmu, jeśli w ogóle się zgłosi, bo w ogóle na terapie nawet takie zwykłe, to narcyzów to jest jak na lekarstwo, że się tam zgłoszą w ogóle, wiesz, to się nie zgłaszają. No tak bardzo siebie wyprze, rozumiecie, on się zatraci w ogóle, zbuduje obraz, zaczyna kochać ten obraz i on sobie chodzi, on się buja, wiecie. A potem czytasz gdzieś tam w necie albo oglądasz, ten aktor się powiesił, tamten się zabił. Wiesz, o co chodzi? O kurczę, to był naprawdę super aktor, on tak się fajnie trzymał. Tutaj hollywoodzki, wow. A gość po prostu nie wyrobił ciśnienia, rozumiesz, o co chodzi? Już miał dość gry. Miłość do siebie jest tą samą miłością, co miłość do kogoś. To jest ta sama miłość, to nie jest inna. To nie inna. Kochać siebie oznacza, po pierwsze, długotrwale trenować swoją psychikę i ciało w celu osiągnięcia zamierzonego celu, będącego ostatecznym pułapem życiowego zadowolenia. Wiecie w ogóle, co robi człowiek, który kocha siebie? On siebie będzie trenował. Będzie się ćwiczył. Ja poznaję, to są od razu widać na początku, człowiek, który nie kocha siebie, on siebie nie ćwiczy. On nie ćwiczy swojego wnętrza. Ja jak zobaczyłem w ogóle, że jestem, poznałem Jezusa i się dowiedziałem, że jestem. To, że mi Bóg zaświecił, to w pierwszej chwili to ja się zrozumiałem, ojej, jestem. Ale numer. Jestem, kurczę, realny. To nie jest żaden pieprzony Matrix, nie jestem wymyślony, nie jestem czyjąś opowieścią. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem człowiekiem. Do mnie przyszła taka w ogóle... Wielu ludzi mówi, że tam spotkało Jezusa, to ich w niebo wystrzeliło, a mnie przyspawało do ziemi. Ja spotkałem się, to mnie do ziemi przyspawało. O! Mówię, ale jest realnie. W ogóle nieprzyjemnie, bo to nieprzyjemnie było. To się w ogóle nieprzyjemnie zrobiło. Ja się nawróciłem, się bardzo nieprzyjemnie zrobiło w moim życiu. Bo mnie realność zaczęła gnieść. Tak? Ale co się zaczęło wydarzać? Zacząłem od tego czasu trenować siebie. Rozumiesz, o co chodzi? Ćwiczyć siebie. Po drugie, kochać siebie oznacza traktować się w sposób łaskawy, zbawienny i pożyteczny. Siebie. Łaski dla siebie trzeba. Trzeba się ratować. Nie trwać w dziwnych w ogóle mankamentach życia. Trzeba być dla siebie pożytecznym. Człowiek, który siebie kocha, nie będzie robił rzeczy niepożytecznych dla siebie. To widać, czy ktoś się kocha. Po pierwsze, człowiek się będzie trenował. On pójdzie w rozwój.
Ale to jest za mało, że on pójdzie w rodu. On będzie dla siebie łaskawy, zbawienny. On będzie dla siebie pożyteczny. Postawi siebie w miejscu zadbania. Ja zadbam o siebie. Zadbam o siebie. Po trzecie, on kochać siebie to nie zazdrościć. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle zrozum mnie. Jeżeli zazdrościsz, to nie kochasz siebie. Czego zazdrościć? Czegokolwiek, komukolwiek i kogokolwiek. Ale ja jestem zdrowo zazdrosny. Nie ma czegoś takiego jak zdrowa zazdrość. Przestań. A jest napisane, że Bóg jest zazdrosny. No nie jest tak napisane. Weź sobie słownik i przeczytaj, jak jest napisane. Nie tak, że jest zazdrosny. To nie jest to słowo. To nie tak, to nie to oznacza. To napisał jakiś kurczę następny człowieku. Artysta plastyk wziął to, przetłumaczył. Po czwarte, kochać siebie to nie zabiegać o uznanie dla siebie. Czy ty rozumiesz? Zobacz, ludzie chcą uznania. A dlaczego chcesz uznania? Ja musiałem sobie zadać takie pytanie, kiedy się z tego uzdrawiam. Dlaczego ja chcę uznania w ogóle? Czemu ja chcę być uznany? Ostatnio, czekaj, dzisiaj do mnie ktoś napisał, dzisiaj czy wczoraj, Arturze, czy służba Tomka Drożały jest dla ciebie konkurencją? Takie różne pytania w życiu miałem. Cię takie dostałem rano, przeczytałem to z wczoraj chyba, nie? No rozumiesz, no opadają ci kurcze ręce normalnie, nie? Mistrzostwo świata. Tak jest, nienawidzę go. W ogóle. No kurczę, no bo to głupiemu wedle głupoty jego trzeba odpowiedzieć. W ogóle wiesz, o co chodzi, no nie? Uznanie dla siebie przeczy miłości własnej. Czemu? Jak sam siebie uznasz, postawisz siebie w konkretnym miejscu, tak? Przestajesz mieć sędziów. W ogóle nie ma już sędziów. Skończyło się, kurczę, postawiłem siebie, ja, ostateczny sędzia. Ktoś powie, możesz być sędzią stronniczym. Ty też. Ty też możesz być stronniczym sędzią. 50-50. Więc nie mów do mnie, że nie mogę. Wolę sam się wstawić w to miejsce, rozumiesz, o co chodzi, na podstawie mojego subiektywizmu, tak? Niż na podstawie twojego, bo nie wiadomo, z tamtego to nie wiem, jak się wykaraskam. Z tego to się przynajmniej wiem, jak się wykaraskam. Zrobiłem dzisiaj wspaniałą rzecz, jaką mądrą. Goliłem się brzytwą pod włos. I skończyłem na nosie. Wiedziałem, że tego nie powinien robić, że powinien to robić z włosem. A mówię, zaryzykuję. Dziękuję bardzo. Kochać siebie to nie określać swojej wartości w oparciu o własne umiejętności, zdolności i osiągnięcia. Bo twoja wartość, ona nie jest oparta o to, co masz. Czy wiesz o tym, że to, co masz, to ci dał Bóg? W ogóle nie jesteś właścicielem tego, co posiadasz. Żadnego talentu, żadnej umiejętności, niczego. To jest bardzo ważne. I tutaj znowu wracamy do Nowego Narodzenia. Bo ja jestem. Ja mówię, jesteś taki z łaski. Z łaski. Z łaski to umiesz, z łaski to potrafisz, z łaski masz taką pojętność. Rozumiesz, o co chodzi? Z łaski. Więc kurczę, człowieku, nie koksuj. Rozumiesz, o co mi chodzi? To, że masz jakieś talenty, to nie świadczy o twojej wartości. To, że masz jakieś umiejętności, to nie świadczy o twojej wartości. A co to? Kochanie siebie to eliminuje. Dlatego, kiedy kochamy siebie, prawdziwie kochamy siebie, to my możemy podejść do drugiego człowieka z miłością, nie biorąc pod uwagę niczego, co jest w nim, oprócz tego, że on jest człowiekiem. My nie tylko minusów mu nie policzymy, ale też plusów mu nie policzymy, bo wiesz, o co chodzi. Jak się liczy komuś minusy, to cię od kogoś odpycha.
A jak cię liczy do kogoś, pamiętaj, jak liczysz czyjeś plusy, to cię do niego będzie subiektywnie przyciągać. W ogóle ty nie podejdziesz do niego z miłością, tylko ty podejdziesz do niego, bo on jest atrakcyjny. Bo on ma coś. Człowieka się kocha na surowo. Ale to siebie trzeba najpierw pokochać na surowo. No tak, kocham siebie, bo jestem taki, taki, taki. Nie, no nie kochasz siebie. Wyliczasz mi twoje w ogóle umiejętności, twoje uwarunkowania. Wiesz, o co mi chodzi? Chwalisz się przede mną. Czymś, co ciekawe, nie jest twoją własnością. To nie jest twoja własność. Człowiek, który się narodził na nowo, powinien wszystko złożyć, co w nim jest, na ołtarzu Bożym. Każdy talent, każdą umiejętność, kurczę, każdą rzecz. Ja przyszedłem do Boga, jak zobaczyłem, że mam jakieś przywódcze uwarunkowania, przyszedłem na ołtarz to złożyć. O tak, Panie Boże, składam Ci moje przywództwo na ołtarzu. I koniec, ja będę służył ludziom. Od razu się dowiedziałem, że służyć innym to być sługą wszystkich. Od razu raptem mnie oświeciło. Wiesz, o co chodzi? I od razu, aha. Dalej, kochać siebie oznacza nie mieć nic przeciwko sobie. Nic przeciwko sobie. Czujesz klimat? To jest kochać siebie. W ogóle jak masz coś do siebie teraz, to siebie nie kochasz, rozumiesz mnie? Nie to, że siebie kochasz w 90%, w ogóle się nie kochasz. Bo to jest, to nie jest to, że podzielę to sobie teraz na te kilkanaście części i tak, aha, to w procentach ja kocham 20%, 80% nie, no nie jest najgorzej, tak? Nie. Słowo Boże mówi, kto jednego przykazania nie będzie przestrzegał, podlega karze za nieprzestrzeganie prawa. Rozumiesz? Masz coś do siebie teraz? To jest pokuta. Mówisz, że do pokuty iść. Mam coś do siebie. No takim nie jestem najlepszym ojcem. No coś do siebie masz. Rozumiesz? A miłość nie ma nic do siebie. Nic przeciwko sobie. Dalej, kochać siebie to nie być ustawicznie skupionym na sobie. Jest kolejna grupa ludzi, która, kurczę, cały czas grzebie w sobie, non-stop grzebie w sobie. Rozumiesz, o co chodzi? I oni mówią, ja siebie kocham. Ja mówię, nie, ty się cały czas podejrzewasz. Człowieku, detektyw, inwektyw, rozumiesz, o co chodzi? Już teraz przestał podejrzewać innych? Dobra, wyszedł z tej perspektywy, że on tam fałszywie sądzi, już nie sądzi. Teraz ja na warsztat biorę siebie. Ja słyszę na warsztacie. Rok na warsztacie siedzi. Drugi rok na warsztacie. Ja mówię, Chryste jedyny. Części sprowadza. Jaki? My skąd? Z nieba. My z nieba sprowadzam części. Ja mówię, ty jesteś nienormalny. Ty po prostu jesteś nienormalny. Ty siebie nie kochasz. Ty siebie nie lubisz. Ty siebie nie szanujesz. Ty siedzisz na warsztacie trzeci, czwarty, piąty rok. Co ty grzebiesz? Co ty chcesz wygrzebać? Ty masz coś do siebie, zrozum. Ty nie pasujesz sobie. Ja rozumiem miesiąc, dwa, trzy. Tak? No i całkiem, jak ktoś był pokręcony, kurczę, rozumiesz, jak samochodzik, to no, siedział rok. To rok napisane jest w ogóle te drzewo, obłoże tam gnojem. Rok się gnojem okładał, kurczę, rozumiesz, o co chodzi? No jest, dało radę, tak? Ale nie więcej. O, teraz mi się przypomina, przypomniało mi się, jak powiedziałeś, ciekawe, gdzie tam anioł był w tym facecie, czy w tej babci, nie? A wiesz, co mi się od razu skojarzyło? Nie zabraniajcie dziadkom przychodzić do mnie. Wiesz, w ogóle ja mówię, moja głowa. Dalej, kochać siebie to nie ulegać nieadekwatnym do sytuacji swoim emocjom. To nie jest miłość do siebie, że ty puszczasz, o właśnie, stan emocjonalny, fiu, jakkolwiek. Nie. Człowiek, który kocha siebie, to on będzie zarządzał swoimi emocjami, on będzie je uwalniał, tylko adekwatnie. Śmiał się ze śmiejącymi, płakał z płaczącymi, rozumiesz, o co chodzi? I czasami jestem w szoku, jak ludzie, ktoś cierpi ktoś. I przychodzi do niego drugi, wierzący człowiek, tak jak tamten,
A ten cierpi. Nie wiem, czemu cierpi, nieważne. Ale w ogóle ludziom się wydaje, że jak ktoś cierpi, to pierwszą rzeczą, którą oni mają zrobić, to przyjść i coś mu wyprostować. Takie coś jest w człowieku. Przecież to jest lękowe, to jest jakieś chore. Ja mu coś chcę wyprostować, a dlaczego? Przecież czytasz Pismo Święte, jest u Salomona napisane jak wół, że w ogóle pocieszać, i to słowo hebrajskie pocieszać, to jest w ogóle moralizować, tak? Moralizować cierpiącego, to jak wlewać, proszę ciebie, na poraniony język octu. No to w ogóle jest, człowieku. Zamiast współczuć. Ale jak masz temu człowiekowi współczuć, jak ty nie kochasz siebie? No jak ty możesz mu współczuć? Wiesz, co pójdziesz, zrobisz? Ty tam się weź, ja go ustawię. Rozumiesz? Ja mu pomogę. Czemu ty to robisz? Bo ty sobie to robisz. Ty dla siebie taki jesteś. Ty nie współczujesz sobie. Bo wiecie, roztkliwianie się na sobie to jest zupełnie inna sprawa niż współczucie sobie. Wytłumaczenie się lewe to jest zupełnie coś innego jak okazanie sobie łaski. Jak zrozumienie siebie. I teraz zobaczcie, jak można uwalniać te rzeczy wobec drugiego człowieka, jak wobec siebie tego człowiek nie uwalnia. To nie jest fałszywe usprawiedliwianie się. Ale człowiek kochający siebie, jeżeli popełnia jakiś błąd, tak, to on będzie obiektywnie na to patrzył. Okej, popełniłem błąd, żadna to kurczę chwała, tak? Żadna to chwała. I co zrobię? No kurczę, idę do ojca, popłaczę sobie. Na przykład. A co to za reakcja? Normalna reakcja, właśnie zdrowa. Przecież co będę? Na pewno się nie będę potępiał, tak? A z drugiej strony na pewno nie zostawię w moich emocjach tego na poziomie obojętności. O, co się stało? Tak jak nieraz słyszę znowu z innej strony od ludzi. O, co się stało? Automuchę przejechało. Jak co się stało? Nie wiesz, co się stało? Co ty jesteś, kurczę, bez uczuć? O, bo on powinien rozumieć, ale nie powinien rozumieć, tylko on cierpi. Tak? Teraz uwolni odpowiednio emocje. No ale jak uwolnisz emocje odpowiednio, jak wobec siebie tego nie robisz? No nie robisz, bo masz inną politykę jakoś. Albo obojętność, albo kurczę, jesteś katem dla siebie. Rozumiesz? Albo jest trzecia w ogóle, że teraz się rozwalę wewnętrznie, już człowieku jestem, już jestem, koniec ze mną, jestem zerem. Kat, zero albo obojętny. To nie jest miłosne. Dalej, kochać siebie to nie gromadzić wspomnień o własnych porażkach. Się nie gromadzi wspomnień. Ile razy ja upadłem, ile razy mi nie wyszło, co to kogo obchodzi, co to ciebie, czasami ja kogoś, co to cię obchodzi, ile ty razy upadłeś? Co to cię obchodzi? To jest w ogóle potrzebne tylko do jednej rzeczy. Wyciągam z tego wnioski, nic poza tym. Wyciągam wnioski i co robię? Zapisuję na karteczce swojego serca wnioski, a nie porażkę. Ja wnioski zapisuję, wnioski, a nie porażkę. Nie pamiętam o porażce. Wnioski zapisuję. Dalej, kochać siebie to nie umniejszać dzieła Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Nie wolno go umniejszać. Ludzie potrafią, próbują, głoszą Ewangelię innym ludziom. Czy sobie głosisz Ewangelię? Jak często sobie głosisz? Może zrób sobie sesję ewangelizacyjną. Ty i ty. I sobie ogłoś. Przed lustrem ustań i sobie zrób sesję. Rozumiesz? Popatrz sobie głęboko w oczy i powiedz, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, ale Jezus umarł za ciebie. Mhm. On wstał z martwych dla twojego zbawienia. W jego ranach i sińcach jesteś uzdrowiony, człowieku. Czy rozumiesz to? Usłuż sobie, lekarzu. Uzdrów siebie, lekarzu. Ogłoś sobie Ewangelię.
Zweryfikuj, czy dzieło Jezusa tobie służy. Czy Jezus Chrystus jest dla ciebie aktywny przez cały czas. Bo gwarantuję ci, że jeżeli będzie inaczej, to te twoje działania ewangelizacyjne zewnętrzne, one nie będą nigdy kompletne. Bo czy chcesz, czy nie chcesz, jeżeli nawet nie będziesz miał świadomych wątpliwości wobec tego, co głosisz, to będziesz miał podświadome wątpliwości. A podświadomość wreszcie wylezie do wierzchu. Wcześniej czy później. To musi wyleźć. To jest taka silna rzecz. Człowieku, wiesz, od czego zależy, kiedy rzeczy z podświadomości wychodzą do wierzchu? Od napięcia zewnętrznego. To jest tylko kwestia i to jest tylko kwestia napięcia. Krótko powiedziawszy, im bardziej cię życie ściska, tym bardziej podświadomość wywala cię do góry. Bo jak cię nie ściska, to ty tam jestem w porządku, tutaj nic się nie dzieje, ho, ho, ho. Rozumiesz, o co chodzi? A jak cię zacznie ściskać, to wychodzi, a, bo mi tak robili kiedyś, bo mnie tak matka robiła, bo ojciec mnie robił, bo mnie robili. A kiedyś to robili? No, 50 lat temu mnie robili. To gdzie ty to trzymasz 50 lat? To masz to 50 lat? 50 lat to masz? Masz to 50 lat w sobie? Dlaczego? Wróć do głoszenia Ewangelii sobie. Tak jak głosisz innym. Przecież jak się kochasz, to musisz się tego pozbyć. Jak ja zrozumiałem, że miłość własna, ona jest, to w ogóle ja muszę się pozbyć tych wszystkich rzeczy. Ja ich nie mogę mieć. Bo to mnie zanieczyszcza. Ja ich nie chcę. Dalej, kochać siebie to być zadowolonym z każdego objawienia prawdy w swoim życiu. Gdybyś zaczął tylko cieszyć się z twoich objawień, ale ludzie czasami podchodzą do tego jak, no po prostu mam, a ja to się cieszę. Ja się cieszę z tego, co mam objawione, a ja jestem z tego zadowolony. Ja się czuję elitarny przez to. Kurczę. Wow, wiem to, rozumiem. Otworzyły się moje oczy. Dalej, kochać siebie to chronić siebie przed wszelką patologią. Oświadczam oficjalnie, każdy człowiek, który siedzi w jakichś patologiach, nie kocha siebie. W jakichkolwiek patologiach, fizycznych, psychicznych, nieważne. Nie kocha siebie. Nikt, kto jest w jakiejś formie nałogu, nie kocha siebie. Nikt, kto jest pod jakąkolwiek formą działania negatywnych rzeczy przez siebie, on nie kocha siebie. No nie kocha siebie ten człowiek. On się z tym... Jak się można pogodzić? Jak się można pogodzić z tym, że się jest w patologii? Jak się można z tym pogodzić? Jak się można z tym pogodzić? To nie można być z tym pogodzonym. Musisz czuć ból. W zeszłym tygodniu, w niedzielę po spotkaniu, siedziałem tam, podjechała do mnie Ewa i mówi do mnie tak, ja się nie zgadzam z tym, co ty powiedziałeś. Ja mówię, z czym ty się nie zgadzasz? Z tym, że ty powiedziałeś, że ja lubię jeździć na wózku inwalidzkim. I ona mnie skorygowała, a on powiedział, nie, ja nie lubię jeździć. Ja nie lubię jeździć. I to jest nieważne, jaki ja miałem kontekst do tego, bo to jest nieistotne. Istotne jest, że ona tego nie lubi. Co w niej jest? Jest ból? Jest niezadowolenie z faktu, że tam jest na tym wózku? To jest, rozumiecie, o co chodzi? Ja mówię, okej. Rozumiem, przyjmuję w ogóle tą korektę. Człowiek, który lubi swoją patologię, to człowiek, który nie kocha siebie, a w konsekwencji też nie będzie kochał innych ludzi. Ja nie mówię, że jeszcze nie wyszedł. Ja nie o to mi chodzi.
się wychodzi z patologii na różnych odcinkach. Szybciej, wolniej, zależy. Zależy od patologii, zależy od usposobienia. Od wielu czynników to zależy. Ja życzę każdemu, żeby jak najszybciej, rozumiesz, na pewno nie będzie to trwało wiele lat, bo tak nie będzie. Rozumiesz, bo na to nie ma nikt czasu. Ale musi być. Lepszy jest wewnętrzny ból, że jesteś w patologii, tak? Niż pogodzenie się z patologią. Ktoś, kto jest w patologii i godzi się z tym, tak? To jest człowiek, który na pewno nie kocha siebie. Kochać siebie to chodzić w wierze. Każdy człowiek, który kocha siebie, chodzi w wierze. On wie, że to jest jedyna forma funkcjonowania tutaj na ziemi. Kochać siebie to co? To nie tracić nadziei. Nie tracić nadziei to cały czas widzieć jasno z przodu. Na pewno będzie dobrze. Na pewno się polepszy. Rozumiesz? Ostatnio pewien mądry człowiek powiedział mi taką rzecz, że kiedyś badano na świecie taki czynnik zadowolenia człowieka z siebie. Generalnie większość ludzi była zadowolona z siebie. Wy wiecie, że w ciągu ostatniego, tam w zeszłym roku robili te badania i już 40% ludzi jest generalnie niepewnych tego, czy ich przyszłość będzie lepsza. Jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o takie materialne rzeczy. To zmienili nazwy na sprawdzanie w ogóle czynniku niezadowolenia. Nie? Rozumiecie? Bo to ginie. Wiesz, czym bliżej przyjścia Jezusa Chrystusa, tym nadzieja ginie bardziej w ludziach. Ona się nie powiększa, tylko ona ginie. A człowiek, który kocha siebie, to on cały czas widzi jasno, jak jest dziś dobrze. I to mówi przez wiarę. Jak jest dziś dobrze, jak będzie jutro jeszcze lepiej. Wiesz, o co mi chodzi? Wiara, nadzieja, miłość. Człowiek prezentuje wiarę, widzi jasną nadzieję, tak? Wiara plus nadzieja równa się miłość. Człowiek kocha siebie. Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Jest dobrze, chodzi w wierze, będzie jeszcze lepiej, ma nadzieję. Kochać siebie dalej to przeciwstawiać się wszystkiemu, co nie jest prawdą. Człowiek, który kocha siebie, to nie jest człowiek kompromisu. To też nie jest cicha postać, która będzie w ogóle, o, zgadzam się ze wszystkim. Nie, no nie zgadzam się. Ja się w ogóle, dlatego że ja kocham siebie, to ja się nie zgadzam z masą rzeczy, które są wokół mnie. Nie mam na to zgody. Więc co ja robię? Ja jasno o tym informuję. I kończąc, kochać siebie, to nigdy nie wycofywać się z tego, co prawdziwe. Takich 16 elementów. Nigdy nie wycofywać się z tego, co prawdziwe. Kiedy kochasz siebie, to tworzysz swoistą platformę, aby kochać innych. Dopiero od tego momentu. Dopiero kiedy te 16 elementów w twoim życiu zaczyna grać, to ty będziesz realnie kochał drugiego człowieka. Wcześniej to będzie wszystko na pół gwizdka. I będziesz zdziwiony, to mi nie wychodzi z drugim człowiekiem, tu nie mogę nawiązać relacji, tu mi trudno, och, jak mi trudno zebrać emocje tutaj pozytywne, jak mi trudno się tu skupić, a tu mam nieporozumienie, a tu mam konflikt, kurczę blade. Ciągle będzie nie tak coś. Dlaczego? Masz nie tak w środku. Masz nie tak do siebie, o, nie tak do siebie masz. Do siebie masz nie tak. Ze sobą nie jesteś w zgodzie. Nie masz prosto ze sobą. Uczysz się sam na sobie. Miłości uczysz się sam na sobie. Miłości, w ogóle nie znajdziesz jakiegoś treningu miłości na zewnątrz. W sobie wszystko, w tobie się wszystko działo. Gdy kochasz siebie, to zwalczasz sobie każdy element przeczący twojej wartości. Jeżeli ty siebie kochasz, to ty nie zostawisz ani grama w sobie
tego, że ty nie jesteś człowiekiem o wysokiej wartości, o dużej wartości. Ty nie zostawisz tego. W ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, że jak człowiek nie ma wysokiego poczucia własnej wartości, to non-stop się waha? Cały czas ma wahnięcia. Często ludzie przychodzą do mnie i mówią, no bo ja nie mogę się na to zdecydować, nie mogę się na tamto zdecydować. Ja mówię, w ogóle, bo ty nie doceniasz siebie, no nie masz wysokiego poczucia własnej wartości. Bo się pytam, dlaczego ja tak mam? No dlatego, no. To, a to się ludziom nie klei, bo w ogóle, ja wiem, że dużo ludzi tego nie chce słuchać. A dlaczego? Bo tak nie jestem taki zdecydowany. Ja mówię, ja jestem zdecydowany, kurczę, jestem zdecydowany. Wstałem sobie w piątek rano, mówię, idę sobie na rynek, jestem zdecydowany, na tym rynku sobie kupię krowie mleko w butelce po coli. W ogóle wiesz, o co chodzi, tak po prostu. I poszedłem sobie, kupiłem to mleko krowie, 2 litry. Go piję trzeci dzień. Chodzi o co? Człowiek, który ma wysokie poczucie własnej wartości, on w zasadzie cały czas wie, czego chce. Cały czas wie, czego chce. Może nie wiedzieć, jak to zrobić. Wtedy szuka Bożego prowadzenia. To jest oczywiste. Szukamy Cię, Panie Boże, jak to zrobić. Ale my wiemy, czego chcemy. Ale jak nie wiemy, czego chcemy, człowiek siedzi, to nie kocha siebie. Gdyby kochał siebie, to by sobie prezent zrobił. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko może ktoś mi zrobi prezent. Ale dlaczego sobie sam nie zrobisz prezentu? Dlaczego? Nie rozumiem. A to lubisz coś? No lubię, to sobie kup. A to tak fajnie, jak ktoś mi kupi. Sam sobie kup. Uwierzcie, słowo honoru. Ja w ogóle... Mi trzeba przypomnieć, że ktoś ma urodziny, jakieś rzeczy, że są... Ja bym nie pamiętał. Ja chętnie ludziom daję, tylko ja nie pamiętam, że to na coś się daje. Ja mam w ogóle zatarty ten obraz. Na Wielkanoc, no bo ja na Wielkanoc mogę dać na Wielkanoc coś komuś prezent, na Wigilię mogę, na Święto Górnika, mnie jest obojętne. Czemu? Bo ja daję coś człowiekowi. Chcę, tylko jak ja mam na przykład to złożyć do kupy, albo on ma tam urodziny, no dobra, to nie chodzi o to, że to jest nieszczere, tylko chodzi o to, że ja nie pamiętam. Czemu? Bo ja przestałem w sobie pielęgnować ten element. Ja nie oczekuję, że ktoś mi coś da na urodziny, bo ja kiedyś zapomniałem, że mam urodziny. No zapomniałem, ja w ogóle... Ktoś przypomniał mi, w domu mi tam Agata urodziny. Aha. No faktycznie mówię. Bo ja mam wywalone na to. Czemu ja mam na to wywalone? Czemu mam wywalone na prezenty? Bo ja chcę, to sobie coś kupię. Tak ktoś mi coś kupi, też się cieszę. Halleluja. Ale ja normalnie, jak czegoś chcę, to sobie to kupię. Zdobędę, zrobię, nie wiem co, bo ja wiem, czego ja chcę. Jak ja bym czekał, ludzie, że mi ktoś coś da ciągle, rozumiesz, o co chodzi? To ja bym w zimę w ogóle w tych chodził, w sandałach, człowieku. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby naprawdę mieć wysokie poczucie własnej wartości, bo to jest rękojmia miłości własnej. Nie można mówić, kocham siebie, jak nie masz dużej, wysokiego poczucia własnej wartości. To za kogo ty się uważasz? To kogo ty kochasz? To co to w ogóle jest? Nie spoczniesz, dopóki nie będziesz czuł pełnej akceptacji. Tak postępuje człowiek, który idzie w tym kierunku. On nie spocznie, dopóki nie będzie czuł pełnej akceptacji. Kompletnej akceptacji siebie samego. To jest parcie na miłość własną. Zrobię wszystko, Panie Boże. Pomóż mi w tym, Panie Boże. Ja muszę się akceptować. Ja muszę mieć wysokie poczucie własnej wartości. Panie Boże mój, ja nie wiem, co mam jeszcze robić, ale ja muszę do tego dojść, bo to jest składnia miłości. Człowiek taki odnajdzie każde zranienie i przyjmie w to miejsce uzdrowienie. On będzie stosował Chrystusa. On w ogóle nie zgodzi się, uzroniony jestem. Ale ja się wkurzałem, jak ja byłem zraniony. Mnie to wkurzało, zranienie. A nie, ja jestem zraniony. Okej, namierzam zranienie, tak? Bo ktoś mi coś mówi, a ja się kurczę kulę, tak? Zraniony jestem. A ja nie lubię być zraniony. Ja nie chcę być zraniony. Co ja jestem? Łoś. Rozumiesz, o co chodzi? Ranny łoś.
Poczucie własnej wartości staje się dla takiego człowieka mega ważne i ten człowiek wypracowuje je bez względu na koszta. Bez względu na koszta. Ostatnio z człowiekiem takim rozmawiam, co bierze narkotyki i on mnie przekonuje, że on ma wysokie poczucie własnej wartości. Ja mówię, ty się uważasz za szmatę. Rozumiesz mnie? I kiedyś odpowiesz za to przed Bogiem. Nie. Ja mówię, tak. Czemu? Ja mówię, bo jesteś ćpunem. Rozumiesz? Ładujesz w siebie towar. Regulujesz się chemicznie. Jesteś coraz głupszy. To nie mów do mnie, że ty się szanujesz. Pierwsze przykazanie to przede wszystkim nie szkodzić. Jak się można kochać i sobie szkodzić? Rozumiesz? Wiecie, ja siedziałem w więzieniu i widziałem, co ludzie robią, żeby nie czuć bólu zewnętrznego. Rozumiesz? Robią straszne rzeczy, żeby nie czuć bólu zewnętrznego. Na moich oczach człowiek, którego zdradziła żona, w nocy przybił sobie penisa do stołka. I wynosiliśmy go razem ze stołkiem. A krew w ogóle leciała tak, że gość, który leżał obok to, bo on, my się dowiedzieliśmy, że on to zrobił, dlatego że krew pochlapała człowieka z łóżka obok. Jak się wynosi człowieka, który ma do penisa przybity drewniany stołek z metalowymi kurczy okuciami? Ale bo jego żona zdradziła. Rozumiesz, o co mi chodzi? Żona go zdradziła, to proszę ciebie, to taki numer se zrobił, nie? Czemu? Bo on chciał zabić ten ból. Czemu chciał zabić ten ból? Bo jego poczucie własnej wartości było takie. Takie. Się okaleczył, zrobił sobie krzywdę. Rozumiesz? Człowiek odnajdzie każde zranienie w sobie i przyjmie uzdrowienie. Nie będzie to robił, tak jak powiedziałem, na warsztacie, będzie siedział człowieku parę lat, tylko zrobi to w ogóle z bomby. Człowieku on pójdzie, mówi, nie, no to ja się nie zgadzam na to. Wiecie, terapie nie są po to, żeby na nich zapuścić korzenie. Wielu ludzi się przyzwyczaiło, terapia jest. Terapię mam. Bo gdy chcesz do mnie, nie wiem, napisać, zadzwonić, na terapię zadzwoń. Napisz na terapię. Ja tam mieszkam, ja tam żyję, ja tam wszystko mam. Zrób terapię, tak? W rok. Zamknij tematy i nigdy do nich nie wróć więcej. Człowiek, który kocha siebie, on będzie... On doprowadzi się do poczucia wielkiej wartości. Stanie się dla siebie mega istotnym człowiekiem i wypracuje to wszystko, nieważne ile to będzie kosztowało. On zapłaci każdą cenę, czasu, pieniędzy. Miłość spowoduje, że kompletnie przestanie się bać taki człowiek. Dlaczego się człowiek boi? Wiecie, że miłość usuwa wszelki lęk? W ogóle rozumiecie, co mówię? Miłość usuwa wszelki lęk. Ludzie walczą z lękami, gromią diabła, że diabeł ich straszy, proszę ciebie, jadą z diabłem. A w ogóle o co chodzi? Dopóki nie będą kochać siebie, do tej pory lęki nie znikną. Będą przychodziły tylko w innej odsłonie. Cały czas będą przychodziły lęki do nowego narodzonego człowieka z Bożego Ducha, bo on nie kocha siebie. To jest w ogóle straszna rzecz, ale nie zwalczy się tych lęków. Boję się o to, boję się o tamto, boję się o jeszcze inną rzecz, ciągle się boję. Czego się boisz? Kochasz siebie, się kocha. Jak się kochasz, to się nie bój. Czego ty się boisz? To tak jak kurczę by się wziął, bał śmierci. Wziął się nowy, narodził, on też śmierci się zaraz boi. Śmierci.
No już ostatnią rzeczą, której chrześcijanin powinien się bać, to śmierci. No. Przepraszam. No. Stajesz się silny i skuteczny, kiedy kochasz siebie. Silny i skuteczny. Się zazdrości takim ludziom. Wiecie, o co chodzi? Im bardziej ludzie na świecie, posłuchajcie, nawet połowicznie używają różnych atrybutów tego, tym bardziej oni są ludźmi sukcesu. My się im przyglądamy z boku, mówią, o, bo on osiągnął sukces, bo on ma kurcze rzeczy, których ty nie masz. On się wziął, zaakceptował, on się polubił, on lubi spędzać sam ze sobą czas. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi sobie, odbija kurcze piłkę rakietą od ściany. Rozumiesz? Jest mu dobrze. A ty co musisz mieć? Każdego dnia kupę ludzi, którzy ci powiedzą, jaki jesteś cenny i wspaniały. Rozumiesz? No się okazuje, że to ty nie osiągasz sukcesu, a on osiąga. Mimo człowiek ze świata. Rozumiesz? To miłość ochroni cię przed światem i przed demonami. Miłość, miłość. Ja naprawdę, powtarzam to wielokrotnie, ja nie mam dzisiaj problemu z masą różnych demonicznych sił, bo one nie przychodzą do mojego życia. Dlaczego? Dlatego, że ja siebie kocham, akceptuję. Uważam, że jestem ciekawym człowiekiem, cenię siebie. No to do czego tu przyjść? Coś się tam wydarza w moim życiu, jak w życiu każdego człowieka, ale to się i tak wszystko rozbija o to, jakie ja mam do tego podejście. Rozumiecie? To demony przychodzą do tego, jakie kto ma podejście. Do tego podejścia przychodzą demony, a nie do sytuacji. Często my myślimy, że one do sytuacji przychodzą, tych zewnętrznych, które nas zaatakowały. Nie, one przychodzą do naszego podejścia do tych sytuacji. One nie przychodzą do tych sytuacji. Jak reagujesz? Diabeł się przygląda, aha, ten reaguje, tak? Ale zobaczcie, jest taka sama będzie sytuacja w życiu jednego człowieka i drugiego, tylko ten kocha siebie, jest w ogóle skonfigurowany prawidłowo, ten nie, jest rozpieprzony na kawałki i teraz obydwu się przydarza to samo. I w tego się władują demoniczne siły, a w tego nie. I ten będzie płakał po śmierci w ogóle bliskiego i ten będzie płakał po śmierci bliskiego. Rozumiesz? Tylko ten nie kocha siebie, a ten kocha siebie. Rozumiesz? I dlatego, że ten siebie nie kocha, tak? To jest otwarty na szerokie spektrum działań demonicznych. Smutek, depresja, rozumiesz, że coś wiele innych rzeczy. Miłość do siebie da ci również wgląd w drugiego człowieka. Wiesz, dlaczego kochając siebie możemy potem kochać prawidłowo innych ludzi? Mamy wgląd w ich życie. Wiemy, czego oni chcą, wiemy, czego potrzebują. Idziemy do nich jak w dym. Czasami ktoś mówi, wiesz, ty czytasz człowieka. Słowo honoru, słuchajcie, to jest, ja wierzę w słowo wiedzy, ja wierzę w duchowy ogląd, natomiast jest... na poziomie w ogóle darów Ducha Świętego, to jest oczywiste. Natomiast ja zauważyłem, że ja mam bardzo łatwy dostęp do ludzkich dusz. Bardzo prosty dostęp mam. Do wierzących ludzi, niewierzących mam prosty dostęp. Dlaczego ja mam do nich prosty dostęp? Ja się kiedyś zapytałem o to Boga, a Duch Święty mówi, dlatego, że widzisz ich potrzebę. I kiedyś jeden tu prorok powiedział, mówi, pamiętaj, najważniejszą rzeczą, którą będziesz miał robić, to rozpoznać potrzebę człowieka. Reszta to dyplomacja. To wszystko. Reszta to jest dyplomacja. Rozpoznaj potrzebę człowieka, a wpuści cię w duszę. Ale jak masz rozpoznać potrzebę człowieka, jak ty jesteś pełen potrzeb? Niezaspokojony, poniżony, nielubiący siebie, niedoceniający w ogóle siebie. No to jak ty chcesz wejrzeć w tamtego człowieka? Rozumiesz, o co chodzi? Jak? Jak? Jak ty jesteś taki kosmaty, taki z desek zbudowany, rozumiesz, o co chodzi? Tam nie wsadzisz głowy, bo tam nie ma jak. Sztywny jesteś. Niezaspokojony nie może realnie pomagać w zaspokojeniu drugiego, bo jest niezaspokojony. Niezaspokojony.
Kiedyś przychodziła do mnie, taka była tu kobieta w kościele, na terapię zaczęła do mnie przychodzić i mówi, ja chodziłam wcześniej na świecką terapię, ja mówię, czemu przestałaś chodzić? No bo mówi, terapeuta, on z Kielc tam był, on mi zaproponował, mówi, stosunki seksualne i on mnie uzdrowi przez to. Mistrz. Normalny terapeuta, gabinet tam ma duży. W Kielcach. Hej. Człowieku, bo nie jednej zaproponował. Na 1000000%. Bo jak jej zaproponował, a ona hitem żadnym nie była, rozumiesz o co chodzi? To na pewno zaproponował to masie innych kobiet, a może i mężczyzn, ja nie wiem. Dlaczego ten facet to zrobił? Czemu ten facet to zrobił? Bo ten facet nie miał wewnętrznego zaspokojenia, rozumiecie? On z tego powodu. Z tego powodu. On jej pomoże. Dzięki Bogu wzięła, wyszła z tej terapii. No. Nawrócona już była, sobie pomyślała, nie, to takie metody to chyba nie są biblijne. Metody pomocowe. Po prostu mnie to rozwala, bo nie można komuś pomagać, jak się jest w ogóle niezaspokojonym, rozumiesz? Bo to wiesz, co będziesz chciał zrobić? Nażreć się tym drugim człowiekiem, bo jesteś głodny. Będziesz szukał u niego poklasku. Ty mu, po co ty mu pomożesz? Po to, żeby on powiedział, pomogłeś mi. Jesteś w ogóle mega. A ty, no wiesz, z Bogiem chodzę. Wiesz, jak jest, no. Wiesz, że taki był, wiesz, no ale... No to jest chore, bo ci brak tego, nie masz tego w środku. Pieniądze dajesz na coś, ładujesz coś kasę. Czy, rozumiesz, o co chodzi? Weź to zweryfikuj, czemu tą kasę tam ładujesz? Kurczę, udaję na Królestwo Boże. Bardzo dobrze, jeszcze więcej dawaj, to o to chodzi. Tylko w ogóle to dla siebie zrób, nie dla mnie, bo dla mnie to ty z jakichkolwiek pobudek dawaj. To jest, dla mnie to jest, nie ma znaczenia, z jakich ty pobudek dajesz pieniądze. Dla mnie. Rozumiesz, o co chodzi? To jest żaden problem dla mnie. Ale ty się zastanów, bo jeden będzie miał z tego potężny profit, a ty będziesz miał, kurczę, jakiś... Ja mam jakiś brak, taki mam brak. Masz brak, bo ty krzywy, jakiś krzywy jesteś w środku. Nie masz zaspokojenia wewnętrznego. Rozumiesz, o co chodzi? Dajesz z jakiejś dziwnej potrzeby. Tak jest ze wszystkim. Człowiek nie kocha siebie, nie lubi, nie podziwia, nie jest dla siebie ważny. To nie jest w stanie realnie pomagać innym ludziom. Nie może, bo nie może kochać tych ludzi. Rozumiesz? Nie może kochać. W ogóle uzdolnij się, żebyś kochał siebie. Uzdolnij się, przyjdź do Boga z tym. W ogóle ja apeluję do każdego z was, którzy macie jakiekolwiek wątki do siebie, cokolwiek do siebie macie, któryś z tych 16 punktów wam nie gra. Nie myśl sobie, o 15 mi gra, 16 ci nie gra, nie wpuszczą cię do kina, rozumiesz, o co chodzi? Kurczę, człowieku, brakuje ci 3,50, nie wpuszczą cię, nie wpuszczą. Rozumiesz? A jak wpuszczą, to ci nie dadzą okularów, a tam jest trójwymiarowy film. Ci diabeł numer wywinie, będziesz siedział. O co chodzi? No, o to chodzi po prostu, że ci brakowało 3,50. O to chodzi. Bo to jest życie. Jest... Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Pamiętaj o tym. Jak siebie samego. Tak, jak siebie samego. Kochaj bliźniego. Przyjdź do Boga, powiedz, Boże mój, ja muszę kochać siebie samego, żeby tu nie wiem, co było. Ja muszę siebie lubić, akceptować, ja muszę z radością rano wstać i spojrzeć w lustro, jeszcze jak jestem zaropiały i taki, kurczę, jeszcze taki poranny i ja muszę, bo ja, ale fajny chłopak, ale fajna dziewczyna, kurczę, normalnie, nie pytaj. Ja muszę to mieć, ja muszę się brać za cokolwiek i ja muszę wiedzieć, okej, ja to zrobię, bo ja jestem ktoś. Rozumiesz? A nie, bo Bóg jest wielki. Idę to zrobić, bo Bóg jest wielki. Uda mi się, bo Pan jest ze mną. Pan jest zawsze z tobą. W ogóle to jest bardzo ważne. Bo On ma to do siebie, On ma tak wysoką miłość własną, że On jak raz powiedział, to cały czas się tego trzyma.
nie zostawię cię, nie opuszczę, to nie zostawię, nie opuści. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko ty jesteś źle skonfigurowany i ty, nie wiem, czy jest dzisiaj ze mną Bóg, czy nie ma Boga. Rozumiesz, o co chodzi? Bo mi się potknęła noga. Potknęła ci się noga, bo ci powiedział 3 tygodnie temu, żebyś nie szedł tą drogą, ale ty olałeś ten temat, bo nie lubisz siebie i myślałeś, że się poniżasz, no to nie poszedłeś tą drogą. Że potknąłeś. A nie, bo Boga nie było. To co Bóg robi? On wie, z tobą się potknął. On ma jakąś tendencję dziwną, proszę ciebie, że będzie współcierpiał. On dał taki dowód tam tutaj, w ogóle w Mesjaszu. Potknął się ze mną. Okay. Rozwiń temat kochania siebie. Idź na wojnę z tym. Idź w ogóle, bo ty nie możesz zostać w miejscu, w którym będzie inaczej, bo nie dasz rady z innym człowiekiem. Powiem ci, nie dasz rady funkcjonować w związku. Żadne tam małżeństwo w ogóle nie przetrwa, jak ludzie siebie nie kochają osobiście. Jak mąż nie kocha siebie, a żona nie kocha siebie, to oni w życiu nie będą mieli normalnego związku. Cały czas będą, kurczę, do siebie coś tam chcieli. A ty mnie to robisz, a ty mnie tego nie robisz, a ty jesteś taki, a ty jesteś taka. A dlaczego? Bo kapie z tego. Rozumiesz? To jest w ogóle, cały czas jest przepychanka. Cały czas jest przepychanka. Czemu ci ludzie się przepychają ciągle? Czemu się ludzie przepychają? Bo oni siebie nie kochają. Bo siebie kochał, to tak siedział, popatrzył. Wiesz, w porządku, idę się modlić. Idę to ustawić. Wiesz, o co chodzi? Ustawić to. To jest, my jesteśmy skazani na miłość do siebie samego, przyjaciele. I bardzo was proszę, żebyście wzięli to poważnie. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję tobie za te słowa. Dziękuję tobie, że one docierają do każdego z nas i pracują w nas i że wykorzystamy je maksymalnie, że niczego nie stracimy z tych słów. Ojcze, dziękujemy tobie za naszą miłość. Miłość własna będzie rosła i rozwijała się, Boże. Będziemy się lubić, szanować i dbać o samych siebie, żebyśmy mogli kochać realnie innych ludzi, żebyśmy kochali ich w pełnym wymiarze, poświęcając się realnie z miłości, a nie z innych pobudek. Ojcze, dziękuję ci za to w imieniu Jezusa. Amen.